Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś przekonamy się o tym, czym jest sztuka przetrwania. Bo tak naprawdę codziennie o coś walczymy. Albo o lepszą ocenę w szkole, albo o lepszą sylwetkę, a czasami nawet o samoocenę. I wychodzi na to, że nasze życie to jest ciągła walka o coś. Pytanie, skąd do tej walki czerpać siły? I co robić w momencie, kiedy tych sił nam zwyczajnie zabraknie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w naszym programie. Tymczasem zaczynamy! A z nami dzisiaj Mimi, którą na pewno dobrze znacie. Na pewno. O pisaniu piosenek, słuchajcie, o robieniu muzyki serdecznie zapraszamy. Songwriterzy mają to do siebie, że ich nikt nie zna i nikt nie wie, jak wyglądają. O, to właśnie ona! Teraz przed Wami historia 25-letniego Pawła, który mieszkając pod Zakopanem nie bał się zawalczyć o swoje marzenia. I mimo, że z południa Polski do USA jest kilka tysięcy kilometrów, to jemu nie przeszkodziło to w realizacji swojego celu. Jak wywalczył sobie koszykarski sukces? Zobaczcie sami. Jest pierwszym Polakiem w amerykańskiej drużynie Harlem Globetrotters i rekordzistą Guinnessa w jednym z trików koszykarskich. Ma na swoim koncie tytuł Mistrza Świata i trzykrotnego Mistrza Polski w basketball freestyle. Pokazuje, że dzięki marzeniom i ciężkiej pracy można dojść na szczyt. Zapraszam Was na spotkanie z mistrzem koszykówki, Pawłem Kidoniem. Ja jak trenowałem koszykówkę, to moim największym taką obsesją było opanowanie piłki, więc szukałem sobie właśnie ćwiczeń na opanowanie piłki i właśnie tak jakoś natknąłem się na filmik Harlem Globetrotters, że mają niesamowicie opanowaną piłkę, że robią niesamowite rzeczy, są takimi czarodziejami z piłką, więc kliknąłem w ten filmik i zobaczyłem coś, co właśnie zmieniło moje życie, można powiedzieć, bo zobaczyłem, co można robić z tą piłką do koszykówki. Jak to się stało, że trafiłeś na trening drużyny? W 2019 roku Harlem Globetrotters przylecieli do Polski. Jeden z zawodników zakręcił mi piłkę na palcu. A ja, że to robię właśnie wiele lat, to nie wiem, to był jakiś taki moment, to było na spontanie, nie było w ogóle planowane. Zacząłem się bawić tą piłką, robiłem triki, moja dziewczyna wtedy to nagrała. Wrzuciłem sobie to na swojego Instagrama w ramach takiej pamiątki. Kilka dni później obudziłem się, patrzę, a to właśnie te największe strony sportowe w USA zaczęły je udostępniać ten filmik. I zainteresowanie z tej drużyny również przyszło. Z dnia na dzień dostałem maila, że chcieliby zobaczyć moje umiejętności na żywo i zaprosili mnie do Rumunii, bo oni później polecili do Rumunii i tam przed meczem właśnie miałem taki swój prywatny jakby casting do tej drużyny. Jak wygląda Twoje koszykarskie życie w Stanach teraz? Bardzo ciekawie. Można dużo zwiedzić, poznać świetnych ludzi, mogę robić to, co kocham, zwiedzać świat, więc no jest niesamowicie. To jest taki strzał, jeden na milion, taka praca. Nosisz w zespole pseudonim Dazzle, to oznacza olśnić. Kto nadał Ci ten pseudonim? Oni mi nadali ten pseudonim i numer tak samo. Dali mi tą ksywkę dlatego, że jakby olśniłem ich swoimi umiejętnościami, to co zobaczyli na filmiku i tak jakby otworzyłem mi oczy na nowe możliwości. Tak mi to mówił właśnie mój szef. Kto jest Twoim idolem koszykarskim, może też takim autorytetem życiowym? Szukam inspiracji wszędzie. Na początku, wiadomo, byli to koszykarze jak Michael Jordan, Shaquille O'Neal, LeBron James. Też uwielbiam właśnie tańczyć breakdance, więc to jest moja dodatkowa inspiracja. Uwielbiam czytać o osobach sukcesu, ale też o ich drodze, jakie musieli trudności pokonać, żeby dojść na ten sam szczyt, więc naprawdę masa rzeczy mnie inspiruje i nawet staram się uczyć dzieciaków, bo ja często jeżdżę po szkołach z pokazami i sam namawiam ich, żeby właśnie szukali tej inspiracji, że świat jest taki ogromny i tyle pięknych rzeczy tutaj jest, że można robić naprawdę super rzeczy. Tylko trzeba po prostu chcieć i znaleźć tą swoją silną stronę. A powiedz, jak wyglądało pobicie rekordu Guinnessa? Pobiłem rekord Guinnessa polegający na zakręceniu piłki na palcu i właśnie jakby wyrzutach i jak najwięcej złapań tej kręcącej się piłki na palcu. Ten rekord należał do japońskiego freestylera. Wynosił on 13 złapań kręcącej się piłki na palcu. Ja pobiłem to liczbą 26 złapań. Czyli dwukrotnie. Tak. Właśnie starałem się zrobić tak, żeby nie pobić tylko troszeczkę, ale żeby go pobić tak, żeby mi go już nie odebrał za rok. Ja
Jeśli miałbym coś powiedzieć o Pawle, jest to wzór starszego brata. Jest moim idolem, jest moim mentorem. Zawsze jego rady są złote i zawsze pomagają mi. Jaki masz teraz cel? O czym marzysz? Pracować, żeby być jak najlepszym się da. Czy pisanie tekstów to walka? Nie. Czy bycie songwriterem to wyzwanie? Zdecydowanie tak. Czy warto być wokalistą w XXI wieku? Nie wiem. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiali z naszym gościem. Jest z nami Monika Wydrzyńska, songwriterka, wokalistka, współzałożycielka Linii Nocnej. Tak. Kiedy tworzysz tekst, ktoś na przykład, nie wiem, składa ci taką propozycję, tak? Albo prosi cię o napisanie piosenki, to co robisz najpierw? Ty szukasz jakiejś inspiracji? Jak powstaje tekst? To zależy od sytuacji i od artysty, z którym współpracuję, bo czasem są to osoby, które zupełnie nie wiedzą, o czym chciałyby śpiewać. I to jest dla mnie najtrudniejszy moment, bo zawsze mam takie powiedzonko, że ja wiem, co przejdzie mi przez usta i o czym chciałabym śpiewać, ale nie wiem, co przejdzie tobie. Mhm. A to, co mam na myśli, to czasami w dzisiejszym pisaniu na przykład używa się dużo takich modnych słów. Mhm. Dla niektórych to jest cringe i w ogóle nie chcą w ten sposób, wolą poetycko i jakoś tak górnolotnie. I znalezienie dla kogoś jego narracji naturalnej dla niego, to jest największe wyzwanie. Dużo łatwiej jest przy trzeciej, czwartej, dziesiątej piosence z tą samą osobą. Czy ty jako specjalistka masz jakiś taki przepis na to, jak stworzyć hit? W ogóle wróćmy, ja się nie uważam za żadną profesjonalistkę. To jest bardzo ciekawe, bo mnie nikt nie uczył pisać piosenek. Mhm. Ale tworzysz dla największych gwiazd, tworzysz piosenki na Eurowizję, wiesz. Tak, ale robię konkrety. Ale robię to cały czas metodą prób i błędów. I tak naprawdę, jak ktoś mnie pyta, jak zacząć pisać, to mówię, zacznij dużo czytać. Mhm. Bo to jest trochę tak, jakby chcieć... nie wiem, zrobić 8-warstwowy tort, ale nigdy nie upiec zakalca. Mhm. To, że jeśli nie zrobisz pierwszych 100 słabych tekstów, to nie napiszesz tego dobrego i to nie jest tak, że co strzał to gol. Nie każda moja piosenka po prostu jest genialna, tylko ja mam do siebie też ograniczone zaufanie i czasem jest tak, że po całej sesji wielogodzinnej, gdzie się naprawdę staramy, ja zawsze niezależnie od tego, czy piszę dla kogoś, kto jest debiutantem, czy dla kogoś bardzo znanego, staram się angażować tak samo i czasami uznajemy na koniec, że to jest chybiony pomysł, to nie jest to wcale nie jest takie fajne, jak nam się wydawało 5 godzin temu i decydujemy się pisać coś zupełnie od zera. Jakbyś miała taki powiedzieć, oczywiście nie wiem, czy możesz zdradzić, ale taki hit, który ty napisałaś, a który na przykład słuchaliśmy w radiu ostatnio? To jest taka piosenka, która wygrała premiery w Opolu i nazywa się Plan Awaryjny i ona do dzisiaj jest w stacjach wielu puszczana regularnie. To była taka moja pierwsza, najszczęśliwsza piosenka i o niej było bardzo głośno. I to był też pewnie jeden z powodów, dla których wszystko się potem tak szybko zaczęło. Mhm. To dzisiaj może też stworzymy taką piosenkę, bo mamy dla ciebie kreatywny challenge. Napisaliśmy wcześniej słowa, takie randomowe słowa. Ty musisz wylosować jedno słowo i stworzyć dla nas refren. Okej, tutaj jest nawet przygotowana dla ciebie... Słuchajcie, na dowód tego, że jest puste, nie było nic tu wcześniej napisane. Rozumiem, że taki refren a cappella, tak? Bo nie mamy piana ani... Mogę ci sobie zabitboxować, ale to wiesz, no nie wiem, czy beatbox akurat cię... Więc możesz sobie wylosować. Dobrze. Tak. Cztery słowa, nie, wiesz, co chcesz. Tak, jedno słowo. Dobrze. No, ale jedno słowo do wyboru, proszę bardzo. Słońce, o Boże. O, proszę bardzo. Tak, najgorzej. A czemu najgorzej? No bo to jest takie słowo, jedno z takich najtrudniejszych słów, bo już tak słońce świeci nad nami, wiesz, co chodzi, że takie ograne. Ja mogę, to czekaj, to... Nie, może być, dobra. Ale bo mi wpadło jeszcze takie inne fajne. No jakie? Ja ci, bo na przykład mi teraz spadła to jest jak, wiesz, cegiełka mi wpadło. Serio? Cegiełka? Dobra. Ile mam na to czasu? Nie wiem, 3 minuty, 2 minuty, 5 dobra, minut. Dobra. I to będzie taki zegar teraz. Wow. Do cegły cegiełka, na szybko piosenka, to raban i zerka, tu na mnie zeberka. Wow! Czy zrymowała to? Ale nawet kurczę, naprawdę. I patrz, raban ale jeszcze nie, zawarłam. Ale zauważyłem, bo ja już sobie od razu wyobraziłem do tego... No nie wiem, może pianko jakieś, może ukulele? Tak, to by było ukulelkę. Bardzo. Tak? Następnym razem, kiedy dacie piano albo ukulele, to ładnie to zagram.
Nigdy w życiu nie malowałam ikon, ale ponieważ w studiu Raban nie boimy się wyzwań, to dzisiaj będzie mój pierwszy raz, a nauczy mnie tego Paulina z zawodu konserwatorka dzieł sztuki. Cześć, dziękuję za zaproszenie do Twojej pracowni. Od czego zaczynamy? Najpierw oczywiście od fartuszka, żeby nie wybrać ubrań, bo szkoda. Żeby namalować ikonę, potrzebujemy po pierwsze deskę, na której tą ikonę malujemy. To jest tradycyjne podobrazie dla malarstwa ikonowego i farby. Farby przygotowuje się z pigmentów, czyli takich kolorowych proszków, które tutaj mamy, i spoiwa, które nam te farby łączy. Tutaj wykonałam taki prosty rysunek. To jest pierwszy etap wykonania ikony, naniesienie właśnie rysunku, jakiegoś wizerunku, który chcemy wykonać. I potem w kolejnych etapach warstwami nakłada się kolejne warstwy farby, zaczynając od najciemniejszych do coraz jaśniejszych. Na co dzień właśnie tak wygląda Twoja praca, tak wygląda praca konserwatorki dzieł sztuki? Malowanie ikon to jest takie moje dodatkowe zajęcie, które bardzo lubię i które chciałabym też wykonywać częściej. Natomiast praca konserwatora wygląda nieco inaczej. Polega na trosce o obiekty zabytkowe, o dzieła sztuki, które mają różny stan zachowania. Konserwator dba o to, aby ten stan zachowania się nie pogarszał, tak by mógł przetrwać kolejne dziesięciolecia, kolejne setki lat. I to wykonujemy już przez konkretne techniczne i estetyczne czynności, pracując już z samymi obiektami. To jak wygląda taki typowy dzień Twojej pracy właśnie tutaj? Pierwszym etapem to jest oczywiście oczyszczanie. Usuwa się jakieś zanieczyszczenia, które się nagromadziły przez wieki. Potem taka stricte techniczna praca, czyli wzmocnienie na przykład desek, na których jest namalowany obraz, czy płótna. I potem takie techniczne prace, jak tutaj na przykład wyrównanie warstwy malarskiej poprzez zakładanie zaprawy. I potem tą zaprawę się już maluje w taki kolor, żeby upodobnić te ubytki do pierwotnego stanu. Ty jesteś artystką. Nie brakuje ci czasem w tej pracy konserwatora kreatywności? Jak mam czasem takie myśli, że praca jest zbyt monotonna, to też wtedy uciekam właśnie w malarstwo ikonowe. I to daje mi na pewno większe pole manewru, jeśli chodzi o kreatywność. Malowanie ikon zdecydowanie łączę ze swoją wiarą, dlatego że sama ta czynność jest dla mnie trochę pewnym rodzajem modlitwy, trochę takim właśnie skupieniem, oderwaniem się od rzeczywistości. Ale też moim celem jest to, żeby te ikony służyły innym ludziom i służyły właśnie na przykład w trakcie modlitwy do pogłębiania relacji z Bogiem. Chyba nie poszło mi aż tak źle. Paulina, można uznać, że moja ikona jest prawie gotowa? Tak, pierwszy etap jest skończony. Jeszcze tutaj wymagane są godziny pracy. Godziny pracy? Tak, myślę, że tak, żeby jeszcze pokryć tę partię karnacji, a potem wprowadzić światło, cień, rozjaśnić te szaty. I wtedy będzie gotowa. No to słuchajcie, ja chyba jednak zaszyję się w tej pracowni na następny tydzień i spróbuję dalej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dzisiaj rozmawiamy o walce. Pytanie jednak, co w momencie, kiedy już nie mamy siły walczyć? Okazuje się, że młodzi ludzie w kryzysie coraz częściej uciekają się do prób samobójczych czy samookaleczania się. Wszystko po to, żeby bez użycia słów wykrzyczeć, jak bardzo potrzebują pomocy. Dzisiaj naszym gościem jest psycholog Justyna Kotowska, która pracuje z młodymi ludźmi w kryzysie. Dzień dobry. Cześć, witaj. Czy rzeczywiście widzisz ten problem i to, że on jest bardzo aktualny teraz? Jest bardzo aktualny i nic nie zapowiada, że się w najbliższym czasie zdezaktualizuje. Dlaczego młodzi ludzie uciekają się do tego, żeby się samookaleczać, żeby się krzywdzić? W przypadku samookaleczeń należy wyjść tak naprawdę od takiego podstawowego podziału, bo mamy dwie grupy. Jedna grupa samookaleczeń dotyczy sytuacji, w której one są niejako objawem, tak, rezultatem jakiegoś głębszego problemu psychicznego, bo okres dojrzewania, czyli ten okres między 10 a 20 rokiem życia, jest to okres bardzo burzliwych zmian, ogromnych przestrzeni hormonalnych i też jest to okres, w którym najczęściej dochodzi do
ujawnienia się jakiegoś głębszego problemu psychicznego. Może być to pierwszy epizod depresji, pierwszy epizod psychotyczny. Mogą być to już objawy w kierunku niewłaściwie kształtującej się osobowości, czyli tak powszechnie nazwanego charakteru. I w przebiegu różnych ujawniających się głębszych problemów psychicznych, te samookaleczenia mogą nam się pojawiać. Mhm. I to jest, i tam mamy do czynienia, możemy mieć do czynienia z tak zwanymi właśnie samookaleczeniami wielkimi i umiarkowanymi. I druga grupa, którą nazywamy umiarkowanymi, czyli takimi, które wynikają z kryzysu. W tym okresie najczęściej dokonujemy decyzji, kim chcemy być najczęściej w życiu. Bardzo ważne decyzje. Odpowiedzialnie bardzo, nie? Odpowiedzialnie, choć większość z nas, jak sobie wspomnimy ten czas, jeszcze nie wie i ma prawo nie wiedzieć. To jest ogromne obciążenie, to jest ogromny stres. Ale się wymaga jednak od nas tego, żebyśmy wiedzieli, nie? Dokładnie. I też to są pierwsze takie bardzo poważne, samodzielne decyzje najczęściej tam podejmujemy. I samookaleczenia mogą być sposobem na radzenie sobie z tym stresem, z napięciem, z kryzysem. Jeżeli jesteśmy świadkami czegoś takiego, nie? Siedzimy na lekcji, ktoś tam podwija rękę i widzimy szramę na przykład przez całą rękę, nie? Czy mamy to zgłaszać? Należy to zgłaszać. No właśnie, jak się z tym obejść, nie? Ale komu? Mamy iść do nauczyciela powiedzieć? Na przykład. Albo do osoby. Ale wiesz, wtedy kumpel powie nam, że Zośka się pocięła, ale ja jakby... Że nie wspierasz mnie, bo na przykład właśnie doniosłeś sprzedałeś, na mnie. Sprzedałeś się do nauczyciela. No i to oczywiście to jest dylemat. Niemniej jednak, jeżeli ta osoba sobie coś zrobi poważnego, bo nigdy nie jesteśmy jako osoby... Pójdzie dalej, nie? Dokładnie. Jako osoby bliskie, jako osoby, które jesteśmy... jeżeli nie jesteśmy specjalistami, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, na ile ta szrama, o której pan powiedział, przez całe ramię, nie zwiastuje czegoś poważnego. Czy tam nie ma ryzyka suicydalnego? Mhm. I pytanie, jeżeli ta osoba sobie coś naprawdę zrobi i odbierze sobie życie, to z czym pan zostanie wtedy? Z jakimi wyrzutami sumienia? Że mogłem coś zrobić, mogłam coś zrobić. Dziwi mnie fakt tego, że dziewczyny częściej się samookaleczają. Z czego to wynika? Z tymi chłopcami, to owszem, statystyki mówią, że dziewcząt jest więcej. Ale też byłabym ostrożna, bo pytanie, na ile chłopcy mają większą gotowość w ujawnianiu problemu, a na ile dziewczęta. Czy my jako towarzysze, nie wiem, uczniowie z tej samej klasy, możemy, oprócz oczywiście zgłoszenia tego nauczycielowi i tak dalej, my sami coś możemy zrobić? Nie wiem, możemy dodać otuchy jakoś tej osobie? Tak, tak, ale na zasadzie aktywnego słuchania, nie oceniania, nie krytykowania, nie bagatelizowania na takiej zasadzie, no znowu zwracasz na przykład na siebie uwagę. To jest dewaluujące. Rozmowa i słuchanie naprawdę nie zaszkodzi, a warto. I brak oceniania. I można uratować komuś życie. No to życie, chyba tak. Jest dobre stwierdzenie. Tak. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Do spotkania. Dzięki. A teraz na klatę bierzemy nietypową pasję naszego gościa. Nie straszny mu martwy ciąg, ani sztanga ze sporym obciążeniem. Ciekawe, czy przy odprawianiu mszy świętej potrzebna mu taka sama siła, jak przy wyciskaniu. Teraz. Także najpierw była siłownia, czy najpierw była sutanna? Jak to było? No najpierw można powiedzieć była siłownia. To szło dwutorowo, z tego względu, że w tym czasie, kiedy ja zacząłem chodzić na siłownię, wcześniej też zacząłem treningi karate, to też jednocześnie byłem ministrantem, lektorem. Jak trafiłem do seminarium w Legnicy, to postanowiłem nie rezygnować z treningów. I na czasie wolnym, czyli tak zwanej przechadzce, kiedy klerycy mogli wychodzić do miasta. Przechadzał się ksiądz z ciężarami. Tak, można tak powiedzieć. Niedaleko seminarium jest siłownia, bardzo dobrze ją znałem, bo tam chodziłem, tam ćwiczyłem. Kulturystyka jest dla mnie takim wypełnieniem. Od 16 roku życia moje hobby, pasja, to życie kulturystyką poukładało pewne rzeczy. Każda rzecz jest w swoim miejscu. Zawsze mam tą świadomość, że bycie księdzem, kapłaństwo jest ważniejsze w tym momencie, więc nawet gdyby i tak zdarzało się,
że ktoś na przykład dzwonił z prośbą o sakrament namaszczenia chorych, bo ktoś, powiedzmy, jest obawa, że będzie umierał, no to przerwałem trening i jechałem. No dobra, a czy to w ogóle wypada, że ksiądz kulturysta? To jest totalnie niepopularne. Tak, to prawda, jest niepopularne, no ale ja pokazuję, że nie, niemożliwe, że można jedno z drugim pogodzić i jedno drugiemu wcale nie przeszkadza, naprawdę. Chodzi głównie, że kulturystyka nie przeszkadza w kapłaństwie. Mhm, bo warto chyba mieć w życiu pasję. Warto mieć pasję. To jest księdza kościół, księdza parafia? Tak. To jest kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zastanawiam się, jak reagują księdza parafianie, wiedząc, że ksiądz ma no, niezwykłą pasję. Na początku rzeczywiście było to coś nowego, żeby nie powiedzieć dziwnego dla nich, ale bardzo szybko zaakceptowali. Były rzeczywiście momenty w moim życiu kapłańskim, że te sprawy kulturystyczne brały górę, ale dzięki mojemu kierownikowi duchowemu to zawsze wracało na właściwe tory. Myślę, że gdybym nie był księdzem, to byłbym nauczycielem. Ale to dlatego został ksiądz właśnie kapłanem? Ze względu, bo kapłan to też taki nauczyciel ludzi. O, jak najbardziej. Nauczyciel, ale pasterz, tak? Czy jest tak, że ksiądz może tą pasję wykorzystywać właśnie, żeby budować te relacje z tymi, którzy są księdza parafii? Staram się. To znaczy, że razem chodzicie na siłownię. Też. Bardzo też się otwierają. Widzą, że ksiądz też człowiek. No właśnie. Bo potrzebujemy też silnych księży, prawda? No, to bardziej silnych duchowo niż silnych fizycznie. No ale też i myślę, że jak się dba o tężyznę fizyczną, to idzie też w parze z tym rozwojem duchowym, tak? Z duchem. Z duchem. Na dzisiaj to wszystko. Mamy nadzieję, że zostawiamy Was z naładowanymi bateriami i siłą do dalszej walki. Pamiętajcie, że ciągle trzymamy za Was kciuki, zarówno te fizyczne, jak i te duchowe, i pozostajemy w łączności na naszych mediach społecznościowych. Na łączności jesteśmy praktycznie cały czas. Możecie do nas pisać śmiało na Facebooku, na Instagramie, na TikToku i tam możecie wysyłać do nas swoje historie, na przykład tego, jak walczyliście o jakiś temat. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa!